No to sprawdźmy dzisiaj też, jaka jest pogoda. Który dzisiaj? O, 26. A zatem 26 stycznia 2021 roku. Pada deszcz. Nie widzicie tego, ale ja to widzę. Nie jest zimno. Niby pada deszcz, ale ja tutaj mam prywatne słońce, więc nie jest źle. Dobre to masz? Tak? Takie mam dzisiaj śniadanko. Kimchi z rzodkiewki, kiełbaski, jajeczko. Troszkę podupadło. Zwykłe kimchi. No i ryżyk. Jeszcze chyba siemanko nie było. Siemanko! Siemanko! No i miałam mieć lekcję, uśpiłam synu, ale moja uczennica mi odwołała w ostatniej chwili. To się zdarza często, niestety, to są wady bycia nauczycielem. Szczególnie online, bo na żywo to tak łatwo ludzie nie odwołują, ale lekcje online to łatwiej jest odwołać. No i lekcja będzie jutro, a ja sobie może teraz podpisuję na komentarze. Wczoraj wrzuciłam filmik i bardzo dużo jest komentarzy, więc trzeba podpisywać. A deszcz dalej pada. Będę teraz gotować obiad i jaki by tu fartuch założyć? Nieźle, nie? Tyle mi fartuszków uszyła teściowa, więc jakiś taki sobie wybiorę i pokażę wam, jak się robi klopsiki. Nie wiem, czy to kogoś obchodzi, ale w komentarzach dużo osób pisało, że chce klopsiki. No to wam pokażę. Są no klopsiki, a ja będę robić kimchi jjigae dla nas, ale tego chyba nie będę pokazywać, bo to bym to chciała w osobnym odcinku nagrać, jak już znajdę taki super przepis. Taki sobie wybrałam fartuszek i widzę, że pod wczorajszym filmikiem, czyli pod tym filmikiem o sprzętach kuchennych, są pytania o to okno, czy to ono jest zasłonięte szafkami. Nie, to jest takie małe okno. Zawsze w tych domach koreańskich są takie okna w kuchniach. A ja się biorę za klopsiki. Potrzebujemy mięsko. Ja mam je zawsze zamrożone pół wołowe, pół wieprzowe. I zobacz mielone i zobaczmy, ile go tu jest. No tak. Tak, około 100 gramów takiego mięska. I tak, i to są zdrowe dziecięce klopsiki, więc będziemy tutaj potrzebować różyczkę brokułu i tarkę. Więc ścieramy różyczkę na tarce. Bierzemy marchewkę i też ścieramy trochę, tak no jedną, no to 2 cm marchewki. Bo z marchewką jest pyszny. Ja czasami ścieram buraka, ale teraz akurat nie mam, no to nie ścieram. Bardzo ważny element, cebula. I tej cebuli też tak troszkę. Też z jedną... No, lodówki nie zamknęła mi pika. Tak z jedną czwartą cebuli, nawet mniej. I bardzo, bardzo, bardzo kluczowy składnik. Paprykę nawet noża nie używam, tylko ją tak przełamuję. I tej papryki ścieramy tutaj też. Tak, głównie ścieramy tą część bez skórki. Skórka jak tam trochę się zetrze, to też spoko, ale skórka się tak trochę ciężko trawi, więc ja bym tam z tą skórką nie szalała, tylko ten miąższ starła. Ta papryka super pachnie. Tak, i została mi praktycznie sama skórka do wyrzucenia. Tu mam tą paprykę. I czego tu jeszcze potrzebuję? Pieprzu. Nie daję żadnej soli, bo dzieci do drugiego roku życia nie potrzebują żadnej soli i to w ogóle soli jest niezdrowa. I jajko. Pół wrzucam tego jajeczka, a pół tak rozmieszam je i uparuję je sonu, tak do obiadku po prostu. On nie za bardzo lubi, ale no może dziabnie. I mieszamy.
ciężko tutaj się nagrywa w takim małym kadrze. I to wstawiam do lodówki na pół godzinki i za pół godzinki formuję klopsiki i piekę w piekarniku. Szanowni Państwo, nadajemy po raz kolejny z mojej kuchni. Ja tutaj jestem w trakcie robienia zupy z kimchi. Proszę zobaczyć. Elegancko jest, bardzo gęściutka. I mamy tutaj taki omlecik i to się potem kroi na plasterki, potem to pokażę pokrojone. I to bardzo super smakuje z zupą z kimchi, ja kiedyś zrobię takie wideo o tym. Ale dzisiaj jest nie o tym, tylko jest o klopsikach. I te klopsiki już są z lodówki wyjęte, znaczy to mięso przygotowane z lodówki wyjęte. Tutaj mamy papier, blaszkę i z tej masy formujemy sobie takie małe klopsiczki. Sonu to kocha. Tak, tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten przepis nie jest mój, tylko on jest ze strony Alantkowe chyba BLW. Tak mi się wydaje, albo z innej jakiejś takiej strony. Chyba z Alantkowe BLW. Tylko, że tam było inne były te składniki, inne były proporcje. I było mięso z kurczak, nie, z indyka, a nie z moje wieprzowo-wołowe, ale nie ma w Korei za bardzo indyka, a skus zdrobiowe jakoś mi nie podchodzą, więc robimy takie. Więc tak, tak tylko chciałam powiedzieć. Teraz trzeba umyć ręce. Wstawiamy to do piekarnika na 18 minut, 180 stopni. I tak klopsiki wyglądają po upieczeniu. Zupka z kimchi, ryżyk, jajko, kimchi i drugie kimchi. Będę teraz miała lekcję polskiego, ale mi się tak chce spać. Kawę mam za długą rurką. By tego mało było, że mi się chce spać, to dzisiaj będzie gramatyka. I mam taką książkę. Polska gramatyka, język polski. I to jest jedyna sensowna książka do gramatyki po koreańsku. Ale jest tyle błędów w niej. I jest taka nudna. A ja po lekcji pójdę chyba po takie tosty z jajkiem. Bo tak jak kiedyś we vlogu Korea nocą chyba. W takim vlogu kiedyś, w vlogmasie, pokazywałam, że się takie tosty z jajkiem otwierają, egg drop, no to już się otworzyły, więc trzeba tam iść. I nie chce mi się gotować, bo już gotowałam śniadanie, obiad i no nie chce mi się, więc zrobimy tylko kolację dla Sonu, a my zjemy tosty, tak myślę. Będzie przy okazji test tostów, jakie to jest ekscytujące, prawda? Wszyscy się cieszą. I przy okazji nagram Wam trochę miasto, bo dawno nie było, tak wygląda, jakbym nie wychodziła z domu w ogóle, więc zrobimy parę rzucików. O, a patrzcie, zbliża się koreański nowy rok i takie zestawy prezentowe są powystawiane i na przykład jest szynka Spam w zestawie prezentowym za 90 zł, albo szampony i pasty do zębów. O, na przykład 3 oleje słonecznikowe za 30 zł taki zestawik. Niby śmieszny, ale fajne są te zestawy, bo ja nie wiem, ja na przykład nigdy nie kupowałam jeszcze w Korei pasty do zębów, bo zawsze dostajemy taki zestaw od kogoś z rodziny na święta i jest o jacie! A tutaj te czerwone neony, niech was nie zmyli ten kolor. Hodu gładzia i Charbori Bang, ale super! Jaram się, bo ja bardzo lubię te hodu gładzia. Hodu gładzia to są takie ciasteczka w kształcie orzechów włoskich. Takie one są fajne, chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku. I w środku mają nadzienie z fasoli, już się głodna zrobiłem. I jak one się tu otworzą, to ja oczywiście przyjdę. No nie z własnego wyboru, wiadomo, tylko no po prostu no mam kanał na YouTubie, no i muszę, no nie? Więc przyjdę je spróbować. Może ja przestanę gadać, bo nie mam czasu. Głodni w domu czekają na jedzenie. No idziemy. O, a tu jest kropyl, czyli croissant i waffle w jednym. To jest teraz popularne w Korei, czyli po prostu biorą takie zamrożone croissanty do upieczenia i gofrują je w gofrownicy. Nie jadłam, nie minęłam ja tych tostów. Trochę ludzi jest. Płaci się na zewnątrz, patrzcie. Order. Ja na zewnątrz, ale jazda. Dobra, to ja zamawiam. No nic. Zamówiłam i czekam sobie tutaj dalej na zewnątrz. W środku są ludzie, w środku jest odbiór. I mam tu numerek. Ale nie wiem, czy te numerki się wyświetlają na tym wyświetlaczu tam. Więc chyba muszę wejść i wysłuchiwać, więc nie będę tego nagrywać. Tak czy siak zamawiało się przez taki ekranik przed wejściem. Fajnie pomyślane w sumie. Patrzcie, a tu są te tościki, tylko w wersjach plastikowych. Żeby sobie zobaczyć, jak wyglądają. Często tak jest w koreańskich restauracjach.
Jezu, czekałam chyba z 20, nie, z pół godziny chyba, bo to zawsze tak jest w Korei, że w restauracjach się czeka dosłownie 3 minuty, ale w fast foodach się czeka po pół godziny centralnie. Więc no, mam taki soczek mango, z mango tutaj, bo pytałam się mojej uczennicy przed tym, jak tu przyszłam, co poleca w tym egg-dropie i powiedziała, że cokolwiek nie wezmę, muszę wziąć sokiem z mango, więc wziąłam sok z mango, 2 tościki, potem je zrobię unboxing, może, może nie, bo w sumie nie wiem. Idę teraz po chleb dla Sonu i koniec tego wszystkiego. Siemanko, jestem już z tymi kanapkami, ale nie będę tutaj robić wielkiego testu na wizji, tylko Wam pokażę i będę jeść, bo i tak ten kanał się zmienił w jeden wielki test kanapek. Na głodna jestem, powiem szczerze. Więc będziemy już kończyć, tylko zobaczcie. Tutaj mam ten sok z mango. Dobry jest, słodki, sztuczny trochę. A tu są te kanapki, są tak zapakowane w folijkę tutaj. I tak, jest zimne już. Aha, i tak się je otwiera. I tu jest taki tościw z tego chlebka, takiego chlebka, jak ja piekłam. To nie jest tostowy chleb, i tu jest ser, bekon, jajko, jakiś sosik. Tak to wygląda w środku. No fajnie nawet. To jest mojego męża kanapka, więc jej nie próbujemy. A ja tutaj mam Mr. Egg, czyli pan jajko. Kanapkę pan jajko i tu jest tylko jajko tak naprawdę. I jakieś sosy różne, więc i to jest takie już klapciate się zrobiło. I to spróbujemy. Takie trochę słodkie. To by było na tyle. Żegnamy się. Ja już sobie będę tutaj kończyć kolację, a Wam mówię dobranoc, na razie, cześć. Pa, pa! Pa, pa! A popatrzcie tam. Pa, pa!